Ten dzień pamiętny, 13 grudnia, mieliśmy taki zwyczaj z księdzem Bolczykiem, że zawsze żeśmy się rozchodzili do swoich pokojów. Czy wspólnie najpierw modląc się jakąś przynajmniej dziesiątkę różańca, jeśli nie jakieś nieszpory wspólne, polecając właśnie wszystkie sprawy parafii. No i dość późno żeśmy się rozstali tego 12 grudnia i tutaj rano chyba już o czwartej czy przed czwartą przyszli górnicy. Ja akurat miałem pokój taki, który był najbliżej drzwi wejściowych i jak był dzwonek, to wychodziłem, aby wpuścić tych, którzy chcieli wejść. No i wtedy opowiadali, sami nie wiedząc, co się stało, bo wiedzieli tylko, że internowany został szef Solidarności, pan Ludwiczak, że pierwsze krople krwi się polały, bo nawet na klatce schodowej, na ścianie te krople krwi były widoczne. Nie wiedzieliśmy co jak, telefon głuchy. Dopiero słuchając kolejnego już jakiś po pełnej godzinie, szukając jakiegoś dziennika, słyszeliśmy to przemówienie generała Jaruzelskiego, który powiedział, że jest stan wojenny. No i wtedy górnicy, doświadczeni jakąś taką współpracą z Kościołem, swoimi duszpasterzami, prosili księdza Bolczyka, żeby poszedł, bo wiadomo, rozpoczęli taki strajk i prosili go, żeby przyszedł i odprawił mszę świętą właśnie na kopalni. I on poszedł na kopalnię, a ja poszedłem na górkę do kościoła, żeby odprawić mszę świętą. To był akurat 13 grudzień, przypadła trzecia niedziela Adwentu, niedziela radości. Pamiętam jak dziś, jak czytałem te słowa, kiedy Paweł mówił: radujcie się, jeszcze raz powtarzam, w każdym położeniu dziękujcie Bogu. Bardzo trudne słowa, jak to ugryźć w tej rzeczywistości, tego stanu wojennego. Chociaż niektórzy obecni na mszy świętej dowiedzieli się ode mnie dopiero, że jest stan wojenny, bo nie każdy słuchał akurat wiadomości, przyszedł do kościoła. No i wtedy się dowiedzieli. Wiem, że było to trudne, ale nie potrafię sobie wyobrazić czy uzmysłowić teraz, jak z tego wyszedłem, ale mocowałem się z tym słowem. Natomiast pamiętam, co powiedział ksiądz Bolczyk, kiedy przyszedł z kopalni, bo tej łaźni łańcuszkowej odprawia mszę, jeszcze mi mówił, jak to było, że na koniec patrzył po ścianach i napisy: zachowaj czystość, nie palić, jeszcze mówił do tych górników, nikogo nie palcie, zachowujcie czystość w myślach i uczynkach. No i potem przyszedł i też miał mszę świętą o 12 w kościółku i też właśnie mocował się z tym słowem, jak to dzisiaj ugryźć. A wracając z kopalni, zahaczył jeszcze właśnie o dom pana Ludwiczaka. Jego syn akurat przygotowywał się do pierwszej komunii świętej. No i spotkał się z małżonką też, która była ostatnio na katechezie dla rodziców tych dzieci komunijnych. I akurat rozważali tę tajemnicę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Kontekstu nie pamiętam, ale wiem, że ksiądz Bolczyk właśnie przyszedł i nawiązał do tego. Mówi: za co dziękować dzisiaj w takiej rzeczywistości, takiej smutnej? I nawiązał do tej tajemnicy, mówiąc, powtarzając to proroctwo Symeona, który mówi, zwracają się do Maryi, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. I powiedział tak, że chyba trzeba nam dziękować dzisiaj za to, że wreszcie na jaw wyszły zamysły serc wielu, bo myśmy myśleli, że wszyscy jesteśmy tak solidarni, a okazuje się, że sąsiad donosi na sąsiada. I wiem, jakoś to mi zostało, to ta myśl, prawda, pozostała mi, że właśnie w taki sposób też trzeba było może na to popatrzeć, że nawet ten trud, to doświadczenie trudne,
ono zrodziło już jakieś światło, jakąś nadzieję, żeby rzeczywiście na jaw wyszły zamysły serc wielu. No i potem te dni bardzo takie trudne. Ksiądz Bolczyk chodził codziennie na kopalnię. Wiem, że trudny był ten 15, kiedy miał odprawiać mszę, a tam był akurat taki fragment z Ewangelii czytany podczas liturgii, który był trudny do interpretacji w tej rzeczywistości, ale co się okazało, że właśnie nie było mszy świętej w tym dniu, był tylko różaniec, bo górnicy przyszli mu księże. Jest takie prawdopodobieństwo pacyfikacji kopalni, że raczej nie możemy rozpocząć mszy, żeby ta godzina nie była, to ta rzeczywistość nie została sprofanowana. No i rzeczywiście był różaniec. Ale pamiętam też dokładnie 15 grudnia, jeszcze wieczorem, dyrekcja prosiła księdza Bolczyka na kopalnię. Myśmy tu w okolicach chyba 21 byli. Ja też byłem, bo wtedy zabrał mnie ze sobą ksiądz Bolczyk. I wiem, że dyrekcja chciała skłonić księdza Bolczyka, żeby wyszedł do górników i powiedział: słuchajcie, idźcie do domu. I wiem, że ksiądz Bolczyk wtedy powiedział, że on nie zwołał tego strajku, ani nie może go odwoływać. On tylko tu przyszedł, bo został poproszony przez górników. Mówi, gdyby mnie jakaś druga strona poprosiła o to, to ja też pójdę. Ja jestem duszpasterzem i muszę iść do wszystkich.